dzisiaj wspomnienie liturgiczne świętego Józefa. Jako misjonarz świętej rodziny nie mogłem nie powiedzieć o świętym Józefie. Święty Józef był nazywany w czasach komuny Józefem robotnikiem, w innych czasach Józefem rzemieślnikiem, a myślę, że najlepsze określenie świętego Józefa to Józef, który jest cadykiem. Cadykiem, czyli tym, który dysponuje niezwykłą mądrością, taką praktyczną mądrością w realizacji obecności Pana Boga w swoim życiu codziennym. Do niego ludzie przychodzili i radzili się, w jaki sposób żyć. Cadyk właśnie tak robił. I Józef był tym, który z poziomu takiej bardzo praktycznej mądrości opowiadał ludziom, jak mają funkcjonować, jak mają żyć. Jeżeli naprawdę zastanawiasz się, jak żyć, jak na przykład zadbać o finanse, idź do Józefa, módl się za wstawiennictwem Józefa.